Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Bartymeusz stracił wzrok. Miał dosyć życia, które przeżywał. Czasem potrzebna jest ta ciemność wewnętrzna, żeby człowiek mógł odkryć sprawy, które dotychczas były przed nim zakryte. Dlaczego jest ciemność wewnętrzna? Dlaczego się gubimy? Jesteśmy jakby niewidomymi. Otóż dlatego, żeby uzyskać nową wrażliwość postrzegania świata zewnętrznego. Kiedy człowiek się zagubi w tym życiu, Pan Bóg dopuszcza na niego ciemność ducha, aby odkrył to, co będzie prowadziło go do zbawienia. Ludzie ze wszystkich stron mówili, że Jezus nadchodzi. Bartymeusz miał w sobie wielkie pragnienia. On chciał przejrzeć, on chciał skończyć z postawą żebraka. Dlatego w tym, co inni mówili, odkrył dla siebie wielką szansę. Usłyszenie Jezusa to jest jakby otwarcie drzwi do nowego życia. To jest jakby taki oddech, który daje możliwość pójścia dalej. Odczuł, że ogarnia go błogosławiona moc. I zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Były to słowa bólu i radości. Zobaczmy, bo nasze życie jest właściwie tym przeniknięte, zarówno bólem, jak i radością. I nawet wtedy, kiedy będzie ciemność, kiedy nie będziemy pewnych rzeczy widzieli tak, jak widzieć powinniśmy, należy wołać do Jezusa: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Najbliżsi Jezusowi wyciszali go. Nie wczuli się w jego potrzeby, nie mógł na nich liczyć. Bywa tak, że ci, którzy są blisko nas, nie wspierają nas w tym, co dotyczy wewnętrznej przemiany. Chcemy być innymi ludźmi, chcemy się wyrwać z tego dołu, z tego życia na poboczu drogi, jak Bartymeusz. Ale inni nas nie wspierają, obdarowują nas jakimś uśmiechem, dobrym słowem, jakimś pieniądzem, wsparciem materialnym i idą dalej, nie zważając na to, że my mamy potrzeby natury duchowej, że my chcemy czegoś więcej. Pamiętam takie wydarzenie, które przedstawił jednej ze swoich książek Jean Vanier. Mówi, że przyjechał do Częstochowy, był na Jasnej Górze. Siedziała niedaleko bramy wejściowej do klasztoru jasnogórskiego kobieta i żebrała. Wyciągała ręce, ludzie dawali jej pieniążki. A on podszedł, wziął jej ręce w swoje dłonie i ona wówczas na niego spojrzała. Uśmiechnął się do niej, odwzajemniła ten uśmiech. Jest coś ważniejsze niż pieniądz. To właśnie uśmiech, to dobroć serca. Ważne jest to, żebyśmy w swoim życiu pragnęli czegoś więcej niż to, co nas otacza, niż to, co jest do dotknięcia, coś, co jest materialne. Okazuje się, że najbliżsi mogą być dla nas przeszkodą w dostaniu się do Jezusa. I tym, co
utrudnia, nawet uniemożliwia dotarcie do Pana. To są ludzkie głosy, które studzą nasz zapał i nasze dążenia. Nie wysilaj się. Ja się tyle lat w tej intencji modlę i nic z tego nie wyszło. Zostaw. Nie trzeba wołać. I tak się zachowują ci, którzy idą za Jezusem. To jest jakieś zjawisko paradoksalne, niezrozumiałe. Przecież powinni go wspierać, wyrywając z tego rowu. Bartymeusz odczuł, że nie ma sprzymierzeńców tych, którzy otaczają nauczyciela. Dosyć miał życia polegającego wyłącznie na tym, żeby liczyć na ludzi. Właśnie w naszym życiu to jest ważne, że przejść od liczenia przede wszystkim na człowieka do oczekiwania wszystkiego od Boga. Jakimś nieporozumieniem jest to, że my oczekujemy od ludzi tego, co może dać nam wyłącznie Bóg. Bartymeusz odkrył swoją szansę w tym, że on może Pana Boga prosić o co tylko chce. Co chcesz, abym ci uczynił? W naszym życiu i w naszej modlitwie ogromną rolę w naszej kontemplacji Pana Boga odgrywają pragnienia. Czy my mamy pragnienia religijne, duchowe, odnoszące się wprost do osoby Jezusa, które umożliwiają spotkanie z Nim? Zobaczmy, że bliskość Pana Boga jest taką swoistą prowokacją do zmiany życia człowieka. W tej sytuacji Bartymeusza. I kiedy usłyszał, że Jezus chce, aby on do niego przyszedł, powstał, zrzucił z siebie płaszcz i pobiegł w stronę Pana. Coś trzeba zostawić, z czegoś wyjść, wydobyć się, aby spotkać Jezusa. Nie można już być nawet takim samym zewnętrznie. Zobaczmy, dla Bartymeusza ten płaszcz to była ochrona, to był dom, ochrona przed zimnem, bo noce w Palestynie były zimne. Ale to była też jego taka spiżarnia. Człowiek biedny, żebrak, w połach płaszcza ukrywał to, co mu ludzie przynieśli do jedzenia. Odrzuca zabezpieczenie, które uzyskał jako człowiek i przyjmując to zabezpieczenie, które daje mu Jezus. Chcąc uzyskać od Pana Boga więcej, trzeba zostawić to, co jest mniej. My czasem upatrujemy w tym, co uzyskujemy w wymiarze materialnym, jako rzeczywistość, która da nam taką pewność, siłę przebicia w tym życiu. Nic podobnego. Dopóki nie znajdziemy Jezusa, jesteśmy bezdomni. Warto o tym pomyśleć. Dopóki nie spotkamy Jezusa, jesteśmy bezdomni, my się błąkamy. My odczuwamy niedosyt w tym życiu. My mamy pragnienia, których ludzie nie zaspokajają. On zaryzykował wyjście z własnego rowu, z dna, w którym się znalazł, z żebrania, na którym skoncentrowana była jego codzienność. To jest niezwykłe, że w jakimś momencie człowiek powinien przestać wyciągać ręce w stronę człowieka. O co my często niektórzy żebrzą? O uczucia, o akceptację, o miłość. Zauważ mnie, jestem. Kim dla ciebie jestem? Czy dla ciebie jestem wartościowy? My ciągle kierujemy swoje pragnienia w stronę człowieka. A może trzeba przestać żebrać i te swoje ręce wyciągnąć w stronę Pana Boga, od proszenia człowieka do prośby skierowanej do Pana Boga. Co chcesz, abym ci uczynił? Abym przejrzał. Jakie to jest ważne, żeby człowiek wiedział, jakie jest jego najważniejsze pragnienie. Najważniejsze pragnienie. Co chcesz, aby Pan ci uczynił? I wyrażając najgłębsze pragnienie, my wtedy stajemy przed Bogiem. My pytamy, jak spotkać Boga. Powiedz Mu o swoim pragnieniu, o tym, co jest twoją biedą, zagubieniem, takim zdołowaniem.
że ciągle żebrzesz czegoś, abyś otrzymał z tego świata. I właśnie pragnienia niosą nas przed oblicze Boga. I są sytuacje, w których wokół siebie mamy wielu przeciwników, ale też są ludzie przyjaźnie do nas nastawieni, których powinniśmy słuchać. I przyjdą takie chwile w naszym życiu, że trzeba płynąć pod prąd naszych pragnień. Zabiegamy o to, co zewnętrzne, a gdzieś po drodze gubimy albo zupełnie się pozbawiamy tego, co wewnętrzne, tego, co duchowe. Słuchajmy innych, lecz nie podążajmy zawsze za tym, o czym oni mówią.